my zobaczymy, co się dzieje w Warszawie. A jak państwo widzą z drona, dzieje się niewiele. Miasto jest puste i bardzo dobrze, bo to świadczy o odpowiedzialności jego mieszkańców, że zostać w domu, to znaczy zostać w domu. Jeśli na spacer, to w miejscach takich niezaludnionych, na pewno nie w centrum, bo tam jest większa szansa, żeby spotkać po prostu większą liczbę ludzi, którzy też wpadną na podobny pomysł. Warszawa. O godzinie 8:59, właściwie prawie już o 9:00. To, co się dzieje w tej chwili w związku z pandemią, no to jest oczywiście sytuacja nowa, zjawisko, z którym nikt z nas jeszcze nie musiał się mierzyć. Dla wszystkich to jest trudne. Najgorsze, że to wszystko zmienia się po prostu z dnia na dzień i właściwie czasem nawet z godziny na godzinę nic zaplanować się nie da. To jest oczywiste też, że musimy borykać się z lękami. Jak sobie radzić w tym cholernie trudnym momencie? Tomasz Kozłowski, psycholog, jest w tej chwili na łączach. Mam nadzieję, że uda nam się połączyć. O, dzień dobry, Tomku, dzień dobry. Dzień dobry, witaj. Cześć. Bardzo potrzebujemy teraz otuchy, bardzo potrzebujemy dobrego słowa od specjalistów, ale wiem też, że nie jeden powie, a co mi tam jakiś psycholog będzie podpowiadał, jak mam postępować, jak ja tutaj się martwię o swoją przyszłość, o przyszłość swojej rodziny, tracę pieniądze, być może stracę firmę. I pewnie te reakcje, tak samo jak lęki, są w tej sytuacji normalne. No tak, oczywiście. I ja uważam, że też bardzo ważne jest to, żeby zaakceptować to, że się boimy, to, że jesteśmy w trudnej sytuacji, bo nie ma takiego specjalisty, który powie magiczne cztery zdania i one natychmiast załatwią sprawę i wszystko będzie dobrze. I tu najczęściej my powinniśmy się odwoływać do takich naszych podstawowych zasobów radzenia sobie z sytuacją trudną, ale one są bardzo trudne do wyciągnięcia w tej chwili, bo my musimy po prostu zwolnić. I to jest niezwykle trudne, bo my dzisiaj żyjąc w takim bardzo dynamicznym, szybkim świecie, w którym gromadzimy zasoby, załatwiamy nową pracę, planujemy bardzo dobrze najbliższe lata, tu nagle wszystko się zatrzymuje i co trzeba zrobić? Trzeba sięgnąć do podstaw. Trzeba nauczyć się funkcjonować w domu, nauczyć się funkcjonować w małej przestrzeni, nauczyć się funkcjonować z własną żoną, mężem, z dziećmi, w takim środowisku, które powinno być dla nas właśnie naturalne. I w moim przekonaniu dość dobrą strategią jest po pierwsze zaakceptowanie tej sytuacji, bo nieakceptowanie tej sytuacji wpływa bardzo mocno na naszą samoocenę, dlatego że my nie jesteśmy w stanie sobie z tą sytuacją poradzić w taki sposób, jak radziliśmy sobie na przykład będąc świetnie przygotowanym menadżerem, który zarządza skomplikowanymi projektami ludźmi. Tutaj trzeba się nauczyć robić zabawki z rolek po papierze toaletowym na przykład. Trzeba się nauczyć spędzać 3 godziny czasu z dzieckiem, a nie 15 minut, kiedy przychodzimy po pracy do domu i tak spędzamy to na telefonie czy na tablecie. I to rzeczywiście jest, tak jak mówisz, to jest, co nam będzie psycholog mówił. Rzeczywiście, moim zdaniem psycholog powinien powiedzieć, co ty jesteś w stanie sam sobie powiedzieć. W jaki sposób jesteś w stanie sam teraz przy pomocy swojej kreatywności, doświadczenia, wiedzy, kompetencji i tak dalej, zrobić coś w tym małym pokoju ze swoim małym dzieckiem. No, kiedy jest tak nadzwyczajnie, nienormalnie, to my oczywiście chcemy, żeby było jak dawniej. Mam wrażenie, że to jest trochę jak z bólem, bo kiedy boli, to byśmy wszystko oddali, żeby po prostu przestało boleć. I teraz też chcemy, żeby wróciło, żeby było jak dawniej. Powiedziałeś o tym, że jesteśmy zapędzeni, że tak gnamy, że gromadzimy te dobra. I nagle okazuje się, że ta torebka za krocie od jakiegoś znanego projektanta jest mniej warta niż torebka ryżu w naszej szafce. Czyli po prostu ta tęsknota za normalnością albo jej namiastką jest nam bardzo potrzebna. Chciałabym do tego nawiązać. Pewnie znasz książkę Marka Edelmana i Była miłość w getcie, kiedy on pisał o tej normalności w bardzo trudnej sytuacji. Też się czasem dziwiliśmy. Coś mi uciekłaś, Beata. Halo? Mam nadzieję, że zaraz uda nam się połączyć ponownie. Tomku, czy mnie słyszysz?
Rozmawiamy o tym, jak przetrwać tę sytuację, kiedy musimy po prostu być w domu. Mam nadzieję, że za chwilę uda nam się połączyć się z Tomaszem Kozłowskim, psychologiem. Ja mówię o tym, że normalność, czy namiastka tej normalności jest nam bardzo potrzebna. Wspomniałam o książce Marka Edelmana, ale też bardzo często dziwiliśmy się, że w czasie Powstania Warszawskiego ludzie brali śluby, świętowali imieniny, pili alkohol. Tomek Kozłowski ponownie jest z nami. Mam nadzieję, że się w tej chwili słyszymy, bo my, Tomku, nie chcemy, żeby ta sytuacja była żałobą, żebyśmy nie mieli z niej tylko złych wspomnień. Widzieliśmy przed chwilą ludzi, którzy tańczą, Włochów, którzy tańczą i śpiewają. Tak, tak. Ja uważam, że to jest tak, że jest w nas zawsze pewien pokład energii. Dużo lub mało są osoby, które są bardzo takie ekspansywne i dynamiczne. Są osoby, które są spokojne, ale tak czy inaczej wszędzie jest energia. I to w dużej mierze od nas zależy dzisiaj, gdzie my tę energię przekierujemy. Czy to będzie nas niszczyć, czy to będzie nas wspierać. Bo tego typu sytuacja właśnie moim zdaniem przy pozytywnym nastawieniu może nam pokazać, jaki jest potencjał w nas samych, a nie tylko w tym, co mamy na wizytówce, w ilości doktoratów czy tym, co mamy w CV. Ja dzisiaj widziałem rano, jak we Włoszech ludzie śpiewali takiej starszej pani 100 lat, bo ona miała urodziny. Ona stała na klatce schodowej i ze łzami w oczach obserwowała to, co się dzieje na 15 balkonach, które były wokół niej. I to są fantastyczne rzeczy. Tu nie trzeba prezentu nie wiadomo z jakiego sklepu i tak jak wspomniałaś, torebki za 20 tysięcy. Tutaj cieszy drugi człowiek i ja mam nadzieję, że my będziemy zdolni do tego, żeby się pokusić o taką właśnie refleksję, żebyśmy zobaczyli, jak ważny jest dla nas sąsiad, który zrobi nam zakupy. Jak wiele dzisiaj ludzie pokazują na Facebooku właśnie tego, że sobie pomagają, że ludzie szyją dla szpitali jakieś maseczki. W kraju, w którym premier obiecywał, że będzie 1 000 000 aut elektrycznych, nie można sobie poradzić z tym, żeby szpitale były wyposażone w maseczki. I dzisiaj znowu dochodzimy do takiej sytuacji, gdzie to my, przeciętni ludzie, wspieramy cały system i wspieramy innych. I zawsze tak będzie, że jeżeli wszystko się zawali, rękę podaje drugi człowiek. Tu systemy zawsze będą słabsze niż dobra wola, niż bliskość, niż to, że pomyślimy o drugim człowieku. Wyobraźmy sobie, że każdy z nas zrobiłby dzisiaj coś dobrego dla drugiego człowieka. To na tym świat stoi. I teraz uważam, że to jest też przed nami taki, w tej sytuacji, kiedy zrujnowaliśmy planetę, zrujnowaliśmy klimat i atmosferę, że to jest też takie zrządzenie losu, żebyśmy my sięgnęli do korzeni, żebyśmy zobaczyli, co tak naprawdę jest dla nas ważne i czy to, czy my będziemy mieli taki telefon albo inny, czy będzie to taki samochód albo inny, czy to jest rzeczywiście dla nas ważne. Świat chyba chce nam coś powiedzieć, Tomku, w tej sytuacji. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Czy my powinniśmy się oburzać albo mieć pretensje do tych, którzy wstawiają do internetu zabawne memy, czy też w jakiś inny sposób żartują sobie z obecnej sytuacji? Bo mamy gdzieś tam zakorzenione w głowach, że nie wypada się śmiać, czy jeszcze nie wypada się śmiać. Tak jak z wojny nie wypadało się śmiać, a później były komedie wojenne. Ze stanu wojennego nie wypadało się śmiać, a później jednak śmialiśmy się, czy to w kabaretach, czy w komediach. Jest w nas taka autocenzura, ale ten śmiech i dobry humor chyba też nam pozwala przetrwać. Moim zdaniem to jest fantastyczne i ja z przyjemnością wchodzę na Facebook właśnie i więcej czasu spędzam na nim teraz niż gdzie indziej, niż przed zarazą tak zwaną. Ale to jest fajne, bo właśnie miłość w czasach zarazy, kiedy są właśnie ci ludzie z tymi torbami foliowymi na głowie. To jest fantastyczne, dlatego że w ogóle patrząc z punktu widzenia interwencji kryzysowej i takiej psychologii właśnie w tych najtrudniejszych rzeczach, to obśmiewanie tego największego wroga jest dobre, bo my tak czy inaczej budzi to w nas uśmiech. I to jest tak, że zawsze kawały, dowcipy czy jakieś szyderstwa dotykały jakiejś osoby, dotykały jakiejś grupy ludzi, dotykały jakichś przyzwyczajeń czy zachowań. Zawsze tak będzie i ja uważam, że to jest bardzo potrzebne. Oczywiście drugą stroną jest to, żebyśmy nie wierzyli w łańcuszki i to wszystko, co się tam dzieje, gdzie ludzie piszą o ludziach, i o lekach i o różnych innych rzeczach, ale jak najbardziej obśmiewać tego wroga, ale siedząc w domu i słuchając tego po prostu, co mówią specjaliści. I to jest też takie ciekawe, że
jest taki niezwykły koncept, że to życie jest pewnym organizmem, nawet patrząc z większej perspektywy niż tylko i wyłącznie z perspektywy Ziemi w Układzie Słonecznym, ale to, że życie jest takim organizmem, który ma takiego pasożyta, którym jest człowiek. I dzisiaj ten pasożyt już po prostu przegiął i to życie zaczyna go zwalczać. I my powinniśmy po prostu zacząć się dogadywać z tą naturą. I śmiech jest w naszej naturze. I powinniśmy się po prostu śmiać jak najwięcej, bo to też oczywiście bezpośrednio wpływa na układ odpornościowy. Jeżeli jesteśmy w dobrym nastroju, to jesteśmy po prostu silniejsi. Podobnie jak uścisk, dotyk, prawda, te czułe gesty wobec siebie, przytulanie, którego teraz nie mamy i za którym cholernie tęsknimy. I myślę, że jak już wszystko wróci do normy, to po prostu wszyscy się tak rzucimy w sobie w ramiona i wyściskamy. Bardzo ci, Tomku, dziękuję. Tomasz Kozłowski, to ja psycholog. Trzymaj się zdrowo i myślę, że będziemy się jeszcze spotykać. I ty również. I w tej sytuacji, ale też i w lepszych czasach, oczywiście.